Film omawia sposób wygenerowania programu na detal zaimportowany do TrueDepth Boost. W module HomeZone mamy detal blacha nierdzewna o grubości 1,5 mm. Model postaci już rozwiniętej pokazuje, że mamy do wykonania 4 gięcia detal z bardzo dużą ilością perforacji. I przystępując do programowania gięcia, ustalamy sobie program gięcia, wybieramy maszynę, którą będziemy chcieli zastosować do zaprogramowania gięcia automatycznego i naciskamy przycisk Boost. W tym momencie system dokonuje automatycznego przeliczenia programu na gięcie. W zależności od tego, jaki jest typ maszyny, ale przede wszystkim głównie stopień komplikacji detalu, może to zająć trochę czasu. Warto jednak było chwilę poczekać, dlatego że mamy wygenerowany program, który w sytuacji, kiedy już w pełni ufamy systemowi programowania, można po prostu zwolnić na maszynę, czyli innymi słowy przekopiować do katalogu transferowego. W tym jednak przypadku będziemy chcieli otworzyć go w TextZoneBand i obejrzeć efekt programowania, najpierw w postaci symulacji, a następnie przyjrzymy się nieco bliżej, jak została wygenerowana obróbka. Jak widzimy, dla prasy krawędziowej TrueBand 5320 system zaproponował od razu tak zwaną paletyzację, czyli mamy informacje na temat położenia palety, z której detal będzie pobierany i również propozycja budowy stosu na palecie odbiorczej. Jeżeli byśmy chcieli teraz zobaczyć, jak proces gięcia został przez system wygenerowany, uruchamiamy sobie proces symulacji. System wykonuje dwa zdjęcia, które pozwalają określić pozycję detalu względem chwytaka i przystępuje do wykonywania gięć. W tym przypadku wszystkie gięcia są w tym samym kierunku i na tym detalu nie ma potrzeby podczas procesu gięcia wykonywać żadnych przechwytów. Detal jest gotowy i jest odkładany na stos. Jak widać, proces gięcia był wygenerowany, podkreślam, automatycznie, bez jakiejkolwiek kolizji. Gdybyśmy się chcieli teraz naszemu procesowi gięcia nieco przyjrzeć bliżej, w takiej sytuacji możemy ustawić sobie naszą maszynę w taki sposób, żeby było w danej chwili najłatwiej analizować to, co się będzie działo w procesie gięcia. Patrzymy sobie, wyświetlając właściwości poszczególnych kroków, wchodzimy w tak zwany punkt kalibracyjny i możemy, korzystając z przycisku krok po kroku, przejrzeć, jak robot podaje detal do stacji narzędziowej. Następuje w tym momencie zjazd belki. Proszę zwrócić uwagę, w takiej sytuacji nie widzę tak naprawdę do końca wszystkiego tego, co się dzieje z moim procesem gięcia, w związku z czym wejdziemy tutaj w opcję, gdzie mogę na przykład zażyczyć sobie, aby urządzenie zabezpieczające, laserowe urządzenie zabezpieczające nie było wyświetlane, dzięki czemu widzę obraz mojej maszyny z boku i mogę, korzystając z procesu krok po kroku, obejrzeć, jak wykonywane są poszczególne przejścia między punktami w sposób trwale zaprogramowanymi przez system. Te punkty kalibracyjne w razie potrzeby mogę poddawać edycji, innymi słowy poprzez edycję punktów kalibracyjnych uzyskuję
wpływ na to, w jaki sposób mój program będzie wykonywany. Taka kontrola ma na celu w tym przypadku tylko i wyłącznie upewnienie się, że program wygenerowany przez naszego robota, dla naszego robota przez oprogramowanie TrueTops Boost moduł Text on Band jest całkowicie bezpiecznym i bezkolizyjnym. W przypadku pytań zapraszamy tradycyjnie na adres tops@trumf.com. Szkolenia w zakresie programowania Text on Band, zarówno w zakresie prac zautomatyzowanych, jak i prac niezautomatyzowanych, wykonujemy w ramach dostawy oprogramowania i odpowiadamy wtedy również na wszystkie niezbędne pytania. Dziękujemy za uwagę.